Wiele osób pyta mnie, jak wygląda produkcja energii z fotowoltaiki w Polsce. Pomyślałem, że warto zrobić krótki film i odpowiedzieć na wiele pytań, które się powtarzają. Zacznę od przedstawienia wykresu, który dotyczy instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW, która jest zainstalowana u mnie w firmie na dachu hotelu Daisy w Krakowie. I widać z wykresu, że styczeń, luty produkcja jest mała, ale już od marca zaczyna się produkcja, która umożliwia praktycznie całkowite wykorzystanie i minimalne rachunki za prąd tylko w nocy, skorzystanie z Tauronu. Oczywiście październik, listopad, grudzień, spadki są duże, dzień krótszy, śnieg, który czasami jest na panelach i całkowicie zasłania światło, więc produkcja jest zerowa. Widać to w rozbiciu na miesiące, jaka jest produkcja. W styczniu 1300 kWh, w lutym 2000, w maju, w czerwcu, w lipcu, sierpniu zaczyna się ładna produkcja i tutaj jest powyżej 6000. Tak średnio to podaje ostatni rok, jaki był. W sumie 50 tysięcy kWh w ciągu roku z mojej instalacji o mocy 50 kW. To jest instalacja, którą można wykonać bez planów architektonicznych i bez szczególnych zezwoleń. Tutaj w firmie naszej za 1 kW zainstalowanej mocy trzeba zapłacić 3,5 tysiąca zł. Daje to koszt za instalację 175 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli policzymy sobie koszt 1 kWh, która wynosi 10 zł, to jest dokładny koszt z mojego ostatniego rachunku, to roczna produkcja 50 tysięcy kWh daje nam przychód z instalacji 50 tysięcy złotych na rok. Co pokazuje, że w ciągu 3 lat, 2 miesięcy zwraca się ta inwestycja. Praktycznie nie ma takiego oprocentowania w żadnym banku, ani nigdzie, żeby człowiek był pewny i dostał jeszcze 31% w skali roku zwrotu inwestycji. Podkreślę jeszcze raz, co jest bardzo ważne. Mamy zwrot inwestycji w ciągu 3 lat i 2 miesięcy. Dzisiejsza produkcja 18 marca 2021 roku jest pokazana tutaj na wykresie. Kilka godzin temu pokazałem, jak było na zewnątrz. Było niebo za chmurami i pojawiało się słońce z przejaśnieniami. Można to zauważyć bardzo dobrze na wykresie, gdzie w pewnym momencie o 11 godzinie było tylko 8000 watów, czyli 8 kW produkcji mocy, a niedługo pik był aż do 40 kW. Widać, że produkcja zaczyna się już od 6 rano, proporcjonalnie bardzo szybko rośnie, a kończy się o godzinie 17:20, można powiedzieć. No o tej już słońce zachodzi, więc produkcja praktycznie jest bardzo mała, tylko tyle co ze światła rozproszonego. Ten program może dać dokładne dane, ile było dzisiaj produkcji 168 kWh,
ile było w całkowitym okresie, ile zaoszczędziłem pieniędzy dzisiaj, ile w całości zaoszczędziłem, 56 tysięcy złotych. Tu jest produkcja w rozbiciu na dni. Od razu widać, kiedy była pogoda, kiedy nie było pogody. Mamy też rozbitą produkcję na miesiące. No i też na lata. Panele panele zainstalowałem w 2019 roku. W 2020 można zobaczyć, jak to było, 73 tysiące kilowatogodzin. Ja przyjąłem tutaj u siebie 50 tysięcy, bo tak średnio się przyjmuje, to zależy, czy rok jest bardziej bezchmurny, czy bardziej zachmurzone niebo jest w lecie. No w tym roku to były duże opady śniegu, w tym roku bardzo mała produkcja jest na razie, no bo dopiero się zaczyna. No ale mam nadzieję, że będzie to lepiej i dojdziemy do średniej 50 tysięcy, czego się spodziewamy. Energy, log settings. Zapomniałem pokazać, że oczywiście można zmienić język na polski, ale to właściwie nie ma znaczenia, tylko taki dodatek. Dobrze, to jest test. Zobaczę, jak na szerokim monitorze to wszystko widać, bo nie wiem, czy nagrywać na pełnym ekranie, czy też nagrywać na 4 do 3.